Dzień dobry Państwu. Od marca bieżącego roku, czyli od prawie 7 miesięcy, żyjemy w nowej rzeczywistości, która została wykreowana przez pandemiczny kryzys. Sytuacja ta niewątpliwie bardzo mocno wpłynęła na organizację naszej pracy oraz nasze codzienne życie oraz uświadomiła, jak ważną rolę w tym odgrywa nowa technologia. Mam nadzieję, że taka krótka prezentacja będzie dobrym wstępem do dalszej dyskusji, w trakcie której odpowiemy sobie nie tylko na pytanie tytułowe, ale również na kilka innych ciekawych pytań. Mówiąc o technologii, postępie technologicznym, najczęściej odnosimy się do niezbyt odległego okresu czasu. Związane jest to z niesamowitym tempem rozwoju technologicznego, z którym obecnie mamy do czynienia. Jeszcze 10 lat temu około 60% wszystkich procesów biznesowych zachodzących w instytucjach finansowych dotyczyło szeroko pojętego IT. Na dzień dzisiejszy to już ponad 90%. Obecnie w instytucjach finansowych to działy biznesowe głównie stawiają wymagania i kreują rozwiązania. Rolą IT jest tylko ich realizacja. Więc jaki faktycznie wpływ ma nowa technologia na rozwój biznesu? Pojęcia, nowe technologie, technologie informatyczne, informacyjne przenikają się, ale najczęściej kojarzymy je ze sprzętem, w szczególności komputerowym, oprogramowaniem software'owym, no i oczywiście narzędziami komunikacyjnymi. Obserwujemy, jak technologia informatyczna rozwija się w zaskakującym tempie. W biznesie wykorzystywana jest jako narzędzie, głównie. Założenia związane z nowymi technologiami na stałe wpisały się w kształtowanie strategii biznesowych rozwoju większości firm. Pozwalają budować przewagę konkurencyjną. Pojawiają się nowe kanały dostępu do usług. Oferowane są zupełnie nowe produkty. Dobrym przykładem są nowe rozwiązania ASECO dla inwestorów indywidualnych i robodoradztwa. W ramach istniejących produktów natomiast powstają nowe funkcjonalności odpowiadające na bieżące potrzeby naszych klientów. W ramach optymalizacji procesów coraz częściej nawet skomplikowane operacje realizowane są za pośrednictwem kilku kliknięć myszką. Wszystko po to, aby dbać o klienta, żeby działać coraz bardziej efektywnie. W przypadku organizacji i funkcjonowania biznesu i systemów informatycznych również obserwujemy niesamowitą transformację. Dużą w tym rolę odgrywają możliwości, jakie daje chmura obliczeniowa. Warto przytoczyć nie tak dawne wydarzenie, jakim było ASECO Banking Forum 2020, gdzie uczestnicy mogli się dowiedzieć, w jaki sposób można zbudować cyfrowy bank w 6 dni. Zgodzą się Państwo, że takie możliwości pobudzają naszą wyobraźnię. W dużym skrócie przedstawiłem, w jaki sposób nowa technologia może wpływać na biznes. Ale jak nas wszystkich dotyczy to teraz, zwłaszcza w bieżącym roku? Niemal wszystkie wydarzenia w bieżącym roku zostały zdominowane przez pandemię. Paradoksalnie sytuacja ta wpłynęła na znaczny wzrost zainteresowania giełdą. Przełożyło się to na skokowy wzrost liczby transakcji na sesję. Dobrze widać to na załączonym wykresie obrazującym sytuację w ostatnich latach. Wyznaczona na nim linia trendu może świadczyć o tym, że pozostaniemy w takim trendzie dłużej, czego pewnie wszyscy sobie życzymy, ponieważ jest to trend wzrostowy. Dodam, że nasze systemy do obsługi biur maklerskich zdały egzamin wydajnościowy dla tego niespodziewanego scenariusza. Patrząc w przyszłość, cały czas pracujemy nad ich rozwojem. Obserwując dynamikę, z jaką w codzienne życie wkraczają środowiska cloudowe, również przygotowujemy nasze systemy do bardziej efektywnego działania w chmurze obliczeniowej. W tym momencie udostępniamy demo kilku naszych produktów. Wykorzystujemy to w procesach analizy. Również środowiska testów automatycznych mamy posadowione w cloudzie. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami. Możliwości wykorzystania chmury są coraz większe i powinniśmy z tego korzystać, inwestować w takie rozwiązania. Powiem więcej, korzystamy z takich rozwiązań na co dzień. Między innymi dzięki tej technologii mogliśmy praktycznie z dnia na dzień przejść na model pracy zdalnej. Dowodem tego też jest dzisiejsza konferencja, którą w pełni odbywamy online'owo. ASECO było do tego przygotowane wcześniej z racji prowadzonej działalności, ale inne firmy, które nie miały doświadczenia z taką formą pracy, właśnie dzięki nowym technologiom, równie w szybkim tempie, dostosowały się do bieżących potrzeb. W sytuacji ogłoszonej pandemii i konieczności ograniczenia kontaktów personalnych szybko wspólnie z naszymi partnerami wypracowaliśmy bardzo efektywne formy współpracy. Trudna sytuacja związana z pandemią pokazała, że rynek kapitałowy ma ogromny potencjał
i warto w tą część biznesu inwestować. Pokazała również, jak ważną rolę odgrywają nowe technologie, w szczególności chmura obliczeniowa i możliwości jej wykorzystania w coraz szerszym zakresie. Ale spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy obowiązujące przepisy legislacyjne pomagają instytucjom finansowym w wykorzystywaniu technologii chmury obliczeniowej? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Nowe wytyczne w komunikacie Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego z 20 stycznia bieżącego roku w zakresie możliwości stosowania usług chmury obliczeniowej w instytucjach finansowych są łagodniejsze od wcześniej obowiązujących. Ogólnie mówiąc, dają możliwość wykorzystania tej technologii, na przykład w obszarach środowisk testowych, bez konieczności stosowania się do treści komunikatu, co wcześniej nie było takie jasne. Przedstawione zostały również minimalne wymagania dla przetwarzania informacji w chmurze, co wcześniej również nie było do końca dopowiedziane, a pozwala określić szanse i możliwości instytucji w tym zakresie. Dodatkowo na straży bezpieczeństwa danych klientów, które są umieszczane w chmurze obliczeniowej, stoi ustawa RODO. Przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania chmury obliczeniowej praktycznie pokrywają się z wymaganiami komunikatu UKNF. Po bardziej szczegółowym zapoznaniu się z powyższymi regulacjami, myślę, że w instytucjach finansowych można i warto wykorzystywać środowiska chmurowe. Na początek przynajmniej w instalacjach testowych, aby jak najlepiej przygotować się do następnego etapu, jakim będzie posadowienie w chmurze środowisk produkcyjnych. Niewątpliwie jest to wyzwanie na najbliższą przyszłość. Z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć w obecnej sytuacji, jaką sprowokowała pandemia? Z pewnością do głównych wyzwań możemy zaliczyć trzy obszary: komunikację, bezpieczeństwo i zaufanie, które przenikają się wzajemnie. Wszyscy obecnie w znacznym większym stopniu wykorzystujemy komunikację online zamiast kontaktów personalnych. Taka sytuacja powoduje, iż musimy sobie bardziej ufać w tym, co robimy, a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo i to w różnych aspektach. Patrząc na doświadczenia ASECO, dobrym przykładem obrazującym powyższe wyzwania są projekty wdrożeniowe, które obecnie realizujemy w okresie pandemii. Pomimo ograniczonych kontaktów personalnych prowadzimy prace wdrożeniowe. Spotkania odbywają się głównie zdalnie, ale w przypadkach koniecznych również organizujemy wizyty u klientów. Oczywiście z zachowaniem wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa, zarówno w sferze fizycznej, jak i technologicznej. Taka sytuacja i sposób pracy buduje i wzmacnia zaufanie pomiędzy współpracującymi osobami, jak również instytucjami. Praca online przy wdrożeniach jest również realizowana z wykorzystaniem dostępu zdalnego do środowisk testowych u klienta. Oczywiście środowisk zanonimizowanych oraz odpowiednio zabezpieczonych. Na przykładzie prac wdrożeniowych krótko powiedziałem o wyzwaniach, z jakimi musimy się mierzyć, realizując te prace. I zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zapraszam Państwa do dyskusji, na której zapewne powiemy sobie o wielu innych aspektach związanych z nowymi technologiami i wyzwaniami, z którymi obecnie wszyscy się mierzymy. Dzień dobry. Witam publiczność internetową. Nazywam się Jacek Galikowski, reprezentuję firmę ASECO. Chciałbym porozmawiać o tym, jak w sytuacji wymuszonego dystansu społecznego zmieniły się w naszych organizacjach, w naszych firmach modele współpracy i jaką rolę w tych zmianach odegrała technologia. Witam zaproszonych gości, a udział w naszym spotkaniu poprosiłem panią Bożenę Kłopotowską, zastępcę dyrektora do spraw operacyjnych Biura Maklerskiego PKO BP. Pana Piotra Dymczuka, dyrektora informatyki i technologii Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA. Pana Jarosława Jabłońskiego, wicedyrektora działu IT mBanku. Dzień dobry. Pana Leszka Klisza. Dzień dobry. Pana Leszka Klisza, dyrektora działu IT Domu Maklerskiego BDM SA. Jesteśmy wszyscy w komplecie, ale oprócz gości zaproszonych z biur maklerskich jest z nami również moja koleżanka z firmy Magdalena Hadyna, Human Resources Business Partner w ASECO Poland i mój kolega Mirosław Domżalski, dyrektor działu wdrożeń i utrzymania ASECO Poland. Witam ponownie. Cześć Mirku. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszym spotkaniu.
Chciałbym też zachęcić publiczność do zadawania pytań. Pytania przekażemy gościom na końcu naszego panelu. To w kwestii organizacyjnej. Obecna sytuacja zmusza nas do zmiany modelu organizacji pracy, zmusza nas do efektywniejszego wykorzystania technologii. Może zacznę od siebie, jak postrzegam reorganizację współpracy z zespołem, do którego należę, tak z własnego podwórka. W Asseco praktycznie decyzja o zdalnej pracy zapadła od razu, jakby momentalnie, kiedy pandemia zaczęła się rozszerzać. Jakie pojawiły się wyzwania? No, po pierwsze, wyzwaniem stała się skala. Wirtualna sieć z wykorzystaniem, wykorzystywana do tej pory przez część pracowników, stała się teraz głównym i w zasadzie jedynym kanałem dostępu do zasobów sieciowych firmy. Tu oceniam, że nasz zespół IT spisał się na piątkę. No w moim przypadku ja nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o pracę z domu, a pracę w biurze tutaj w Gdyni. Wyzwaniem był też sprzęt. No, w naszym przypadku, w przypadku projektantów, programistów, nie zawsze on był przenośny. Ja też osobiście wróciłem się do biura po większy monitor do pracy z laptopem. Komunikator internetowy. No, stał się dominującym medium w komunikacji zespołowej, tutaj w naszym przypadku. I mikrofon, i słuchawki, można powiedzieć, przyrosły mi do uszu, bo często łapię się na tym, że już po zakończeniu rozmowy siedzę jeszcze w słuchawkach, a w zasadzie już nie musiałbym. Wyzwaniem stała się także sama praca w domu. No tutaj nie będę wymieniał, jakie to są różne czynniki. No w moim przypadku odbywało się bez problemów, dopóki sąsiad nie zabrał się za remont mieszkania. No musiałem wrócić do biura na parę dni, pustego biura, przyznam. Jaki model pracy zdalnej wybraliście Państwo? No, hybrydowy, czy może jakiś inny? Czy i jak technologia pomaga wdrożyć ten model? Czy pojawiły się jakieś nowe wyzwania, na przykład zapewnienie bezpieczeństwa technologicznego, zapewnienie ciągłości działania zespołów, no, zapewnienie jakiejś skutecznej komunikacji wewnątrz zespołowej w sytuacji rozproszonego zespołu, dostępności do pracowników? Pytanie kieruję do dyrektora, pana Leszka Klisza. Musisz, Leszku, chyba mikrofon włączyć. Jakieś problemy techniczne. To może. Aha, dobrze. To może. Leszku, to może za momencik. W takim razie poproszę pana Piotra Dymczuka o podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami. No, dzień dobry. No, u nas, że tak powiem, z własnego doświadczenia, jakby praca zdalna i możliwość pracy zdalnej była dostępna już wcześniej, tak? Tylko tak jak sam powiedziałeś, była wykorzystywana dosyć rzadko, ale każdy pracownik miał dostęp do cloud desktopa albo do swojego komputera zdalnie przez VPN, albo miał laptopa po prostu w domu, gdzie mógł podłączać się nim do sieci korporacyjnej. No ale jednak skala i czas, kiedy musieliśmy przejść na pracę zdalną, bo to było też dosłownie kilka dni, kiedy praktycznie całe biuro zostało przetransformowane, że tak powiem, do domów, łącznie z takimi kluczowymi pracownikami jak maklerzy, gdzie pojawiła się potrzeba po prostu na przykład nagrywania rozmów telefonicznych, nagrywania komunikacji z klientami. No było to dosyć duże wyzwanie, ale teraz z perspektywy czasu powiem szczerze, że moim zdaniem trudniej będzie wrócić do biura, niż było przenieść się do domu, tak? Taka jest moja opinia. Ludzie się do tej pracy bardzo przyzwyczaili i jest to z wielu względów
z wielu względów zmiana na lepsze, szczególnie pod tym kątem, że jakby oszczędzamy bardzo, bardzo dużo czasu. Wiadomo, że tutaj stajemy przed wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, bo jakby pracując z domu, samo przez się ludzie, którzy nas otaczają, rodzina, mają do tych informacji czasami nawet nie chcąc dostęp, tak? Więc musimy tutaj w dużej mierze polegać na zaufaniu do pracowników, ale myślę, że ta zmiana zostanie z nami na dłużej i przekonaliśmy się, myślę, że nie tylko u nas, ale cały rynek, że da się tak pracować, tak? I to będzie nowy model pracy nie tylko w naszych instytucjach, ale też w większości firm, które mogą sobie na to pozwolić. Czy mamy łączność z panem Leszkiem Kliszem? Halo? Oj, dalej chyba nie słyszymy. Dobrze, to tam poproszę może o jakąś reakcję. O teraz? O teraz jest lepiej, o właśnie. Teraz lepiej, tak? No, dobrze, udało się w końcu wszystko zrobić. Jeszcze raz dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich w ten dziwny czas. Zawsze było fajnie spotkać się i wymienić te poglądy osobiście, no ale no trudno. Spróbujemy to jakoś tak zrobić online. Mam nadzieję, że już nie będzie problemów technicznych. Chciałem Państwu przedstawić taką sytuację, jak sytuacja naszego biura, małego w skali obrotów na giełdzie, ale posiada z tego bardzo szeroki zakres posiadanych licencji maklerskich, więc od brokerki przez sponsora, przez zarządzanie, aż po wielokrotnie tutaj wspominane doradztwo inwestycyjne. Chciałem Państwu przedstawić, poradziliśmy sobie, jak radzimy i jak będziemy sobie radzić, mam nadzieję, z sukcesem z tą pandemią. Wchodziliśmy w nią jakby w takich dość minorowych nastrojach, po trudnych latach, trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z tym, co się stało na giełdzie. I ta sytuacja nie pozostawała u nas bez wpływu na technologię. To znaczy inwestowaliśmy w technologię tyle, ile mogliśmy inwestować tak, żeby utrzymać poziom działania na takim zapewniającym maksymalny komfort pracy i pracownikom, i naszym klientom. Jaki model wybraliśmy? Takie było pytanie. Wybraliśmy na początku model hybrydowy. Nie wszyscy od razu poszliśmy na pracę zdalną. Wydaje się, że było to trafne rozwiązanie, ponieważ nie byliśmy do końca przygotowani na to, żeby naszych klientów obsługiwać całkowicie zdalnie. Głównie chodziło o zakładanie umów, głównie chodziło o taki kontakt bezpośredni z pracownikami, problem z nagrywaniem rozmów gdzieś tam, które z klientami się prowadzi poza biurem. Więc kilka tych problemów się pojawiło i pierwszym z nich no, była nawet rozstępu VPN dla naszych pracowników. Myśmy z tej technologii oczywiście korzystali, ale w bardzo ograniczonym, wręcz powiedziałbym incydentalnym zakresie i w związku z tym też mogliśmy początkowo wysłać na pracę zdalną około 25, może 30% naszych pracowników. Ten problem został dość szybko rozwiązany, ale bo już chyba w kwietniu właściwie całe biuro na taką pracę zdalną mogło się udać. Ale ten model hybrydowy funkcjonował jeszcze dość chwilę, ponieważ w czasie tego hybrydowego modelu pracy dostosowywaliśmy rozwiązania, które pozwalają nam obecnie
w zasadzie obsługiwać klientów, powiedzmy to sobie szczerze, bez kontaktu z biurem właściwie osobistego zupełnie. Tak? Czyli wszystkie operacje klient może wykonać zdalnie za pomocą aplikacji webowej, czy aplikacji mobilnej, czy naszego systemu, który służy do zdalnego zawierania umów na przykład. Właściwie przeszliśmy całkowicie na komunikację SMS-ową, jeśli chodzi o hasła, mailową, na komunikację za pomocą notyfikacji o transakcjach na przykład, tak? I ten model współpracy jakby jest u nas teraz głównym modelem pracy z klientem. Przejście z tego modelu hybrydowego na całkowicie pracę zdalną nastąpiło właściwie całkiem niedawno, może 2 miesiące temu. W tej chwili to już zupełnie tylko i wyłącznie są pełnione takie dyżury techniczne, które, że tak powiem, są niezbędne dla utrzymania ciągłości pracy biura. Czy technologia nam pomogła we wdrożeniu tej pracy zdalnej? No oczywiście tak. Oczywiście technologia VPN, o której już mówiliśmy, technologia nagrywania rozmów. Tutaj wykorzystaliśmy rozwiązania Orange Polska. Bardzo też dla nas nowym wewnętrznym rozwiązaniem stały się serwery terminali dla pracowników, które rozwiązały nam problem aplikacji, które działają, no powiedzmy sobie, dość zasobożernie, w sensie sieci LAN, gdzie jest duży narzut komunikacyjny i znaczenie ma latencja łącza. No to wtedy taki serwer terminali udostępniony pracownikowi bardzo dobrze funkcjonuje. No i ostatnia rzecz, która nam bardzo, bardzo pomaga ostatnio już w pracy zdalnej, to oczywiście komunikacja między zespołami. Tu wykorzystujemy Microsoft Teams, wcześniej również Jitsi, ale jak tak spojrzeć, to rzeczywiście Microsoft Teams ma dużo lepsze, dużo ciekawsze możliwości konfiguracyjne, że tak powiem, tworzenia zespołów, kanałów, grup prywatnych, czatów, przesyłanie dokumentów. Bardzo, bardzo to sobie tutaj zaczęliśmy chwalić. A co nas czeka w najbliższym czasie? Jeszcze tylko krótko może powiem. Wydaje się, że bardzo, bardzo ważny dla nas jest rozwój tego onboardingu klienta, czyli procesu zakładania rachunku. Chcemy go rozwinąć o potwierdzanie tożsamości za pomocą weryfikacji biometrycznej. Mam nadzieję, że takie coś nam się uda też zrobić. Jesteśmy na etapie, tak jak tutaj bardzo często padały słowa o rynkach zagranicznych, chcemy też te rynki zagraniczne u nas jak najszybciej to będzie możliwe uruchomić, bo też widzimy tutaj potencjał, szczególnie ludzi młodych, którzy, że tak powiem, się tym najbardziej interesują. Nie wykorzystujemy jeszcze technologii chmurowych. Rozmawialiśmy o tym tutaj w kwestii zapewnienia ciągłości działania. Na pewno technologie chmurowe byłyby dla nas bardzo dużym wsparciem. Dziękuję za wypowiedź. No mamy tu przykład ze zmianą taką ewolucyjną z tego, co pan dyrektor nam wyjaśnił, ale generalnie no też kierunek jest zbieżny. Czy zmieniła się organizacja pracy zespołów Biura Maklerskiego PKO BP? Pytam panią dyrektor Bożenek Popotowską. No, myślę, że tak patrząc na swoich poprzedników, to tego,
że biuro maklerskie jest tylko częścią dużej organizacji, jaką jest bank, i wpisuje się w to, jakie działania i to, co robione było po stronie całej organizacji, po stronie banku. Także pewne decyzje zapadały u nas na szczeblu też bankowym i jakby w tym uwzględniając jakby potrzeby biura maklerskiego się dostosowaliśmy. Myśmy trochę wcześniej nawet pewne decyzje zapadały na szczeblu krajowym, bank podjął już pewne działania i podjęliśmy decyzję o tym, że w ogóle generalnie podzieliliśmy się, pracowaliśmy i do dzisiaj pracujemy też z lokalizacji zapasowej. Ludzi pracuje zdalnie, że pracujemy w takim mocno hybrydowym ujęciu. Natomiast to ujęcie hybrydowe to tyle, ile osób pracuje zdalnie i to podejście do różnych komórek, różnych działów, tak, jest różne ze względu na specyfikę biznesu, na potrzeby, na duże różne projekty, na tematy, które biura ciągną i ono też się zmieniało w całym tym okresie pandemii, tak? Raz było więcej osób na zdalnej, raz mniej, tak? Pamiętam, ponieważ nasze POKi są, jeszcze mamy chyba tutaj jako nieliczni też jakby POKi, które zorganizowane są w oddziałach banku, więc jakby nasze POKi też musiały się dostosować do tego, co modelu takim podzielonym, część zdalnie, część na miejscu. No i tak jak mówię, decyzje były podejmowane w zależności od komórki organizacyjnej, czy jest to właśnie POK, czy jest obsługa klienta instytucjonalnego, czy analizy, czy też szeroko pojęte IPO. Tak? No pamiętajmy, że w tym okresie mieliśmy też największą ofertę na polskim rynku, w której uczestniczyliśmy jako oferujący, która wymagała bardzo, bardzo dużego zaangażowania i jakby koordynacji bardzo wielu, wielu działań. No i to wszystko powodowało tak naprawdę, że bardzo wiele osób w pewnych okresach pracowało też z lokalizacji tutaj głównej, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, czyli nie mieszając się między piętrami, znikając, przemieszczając się w ramach pomieszczeń tu wewnętrznie w biurze. Także no generalnie wyzwanie z punktu widzenia zasobów ludzkich i tego, co było potrzebne, tak, no było, powiedziałabym, bardzo duże. Nie chciałabym tutaj przedłużać, bo pewnie jeszcze jakieś będą pytania. Natomiast tak patrząc obiektywnie i patrząc w przyszłość, wydaje mi się, że i w ogóle tak jak z poziomu dyrekcji to obserwujemy, tak, że no oczywiście praca, tak jak każda praca, praca zdalna ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. I skoordynowanie działań wielu komórek czasami jest dużo trudniejsze, nawet używając aplikacji typu Teams czy Webex, użyjmy jednych i drugich w tym okresie, zostawia to jednak nieporównywalny komfort pracy, nie zostawia tego czynnika ludzkiego, którym jest jednak taka trochę burza mózgów, kwestia spotkania się, podzielenia, wymiany zdań. I też taki, no jednak pracy w zespole ludzkim, tak? To po pierwsze, tak? I wydaje się, że zgodzę się tutaj z kolegą, że no można mówić, wszyscy się uczyliśmy też tej pracy zdalnej, bo nie oczekujmy się, w maklerce nie pracy zdalnej, więc tak naprawdę wszyscy stanęliśmy przed wyzwaniem pracy zdalnej, również w komórkach sprzedażowych, co w ogóle jakby jest takim działaniem, które było totalnie nietypowe. Jakby połączenie, dostęp do różnych systemów też biura maklerskiego, no wyzwanie dla IT było niebagatelne, tak, żeby to wszystko połączyć. Także może tyle na początek. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jakby spełniliśmy. Pewnie można będziemy się dzisiaj doskonalić. Musimy wziąć pod uwagę też to, że mówimy o organizacji, która ma 30 ponad tysięcy ludzi, a my jesteśmy ponad 200 osób i zsynchronizować bezpieczne podejście. Cześć.
Pani Bożeno, czy mamy komunikację? Halo? Przerywany sygnał. No dobrze, ale podsumowując wypowiedź pani dyrektor, tutaj jak było widać, było sporym wyzwaniem zreorganizowanie zespołu, bo zespół nie mały, do tego jeszcze w strukturze banku. Jak słyszeliśmy, było to większe wyzwanie, jeżeli chodzi o dostosowanie pracy zespołu w sytuacji pandemii. Jak reorganizacja pracy zespołu wyglądała w mBanku? Panie Jarosławie, prosimy o wypowiedź. Dzień dobry raz jeszcze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mamy sytuację podobną trochę jak nasza szanowna przedmówczyni mówiła, czy jesteśmy częścią większej organizacji, może nie tak dużo jak PKO BP, ale też 8 tysięcy pracowników. To było pewne wyzwanie w kontekście koronawirusa, ale te zasady, które były też w dużej mierze wypracowywane na poziomie całego banku, a u nas przez analogię stosowane. I my przyjęliśmy głównie z uwagi na, jednak chroniąc maksymalnie pracę, zdrowie pracowników i zapewniając ciągłość działania, podjęliśmy decyzję, żeby zmaksymalizować ilość pracowników pracujących zdalnie. I właściwie pracownicy, którzy obsługiwali procesy krytyczne, zostali przygotowani, wyposażeni w odpowiednie narzędzia w ciągu właściwie kilku dni, również w biurze maklerskim. A później przez kolejne kilka dni, czy trzy tygodnie trwało przygotowanie pozostałych pracowników, wyposażenie w sprzęty, laptopy, konfiguracje, etc. I oczywiście bez wsparcia technologii by się to oczywiście nie udało. Wyzwania były oczywiście liczne, w większości po stronie infrastruktury bankowej. I tak naprawdę dzisiaj pracujemy prawie wszyscy zdalnie, z wyjątkiem osób, które z różnych powodów muszą obsługiwać pewne procesy, których się nie udało zdigitalizować, ale jest to dosyć niewielka grupa osób. Myślę, że tak średnio między 10 a 20% pracowników pracuje na stałe w różnych lokalizacjach, natomiast zdecydowana większość pracowników centrali pracuje na home office. Myślę, że w trakcie jakby oswajania tej pracy zdalnej też bank podjął decyzję, że pewne osoby, które nie mają możliwości stałej pracy zdalnej, również w jakimś ograniczonym zakresie i oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków, będą mogły pracować z biura, ale te wymiary zostały określone na też między 10 a 20%. Także jest to minimum, które najmniej jak to jest możliwe, a oswajamy pracę zdalną. No i jak pomogła nam technologia, oprócz oczywiście takich tematów stricte sprzętowych typu laptopy, VPN, narzędzia komunikacji, Skype, Teams, inne czaty, które wspierają efektywnie, mniej lub bardziej oczywiście, współpracę. Mieliśmy również zadania różne związane z automatyzacją, na przykład onboardingu, i bardzo szybko udało się nawet w ciągu kilku tygodni wdrożyć, przeanalizować, wydevelopować, przetestować i wdrożyć rozwiązania, które automatyzują dużą część zakładanych umów, a jak już z wcześniejszych paneli słyszeliśmy też od moich kolegów z mBanku, że te kilkadziesiąt tysięcy, które w tym czasie rachunków, które żeśmy założyli, no nie dałoby się tego obrobić w reżimie sanitarnym i fizycznie w kontakcie z klientem, więc wymagało to zastosowania technologii, żeby te procesy maksymalnie, jak to się da, zautomatyzować. A na dzisiaj tylko te procesy związane z relacją z klientem, których się nie da w prosty sposób zdigitalizować, są realizowane fizycznie w oddziałach.
Także bez technologii chyba by się nie udało, na pewno by się nie udało. Natomiast ta praca zdalna też pokazuje oczywiście różne blaski, cienie, może o tych blaskach, cieniach też jeszcze chwilę później porozmawiamy. Natomiast chyba już po tych miesiącach doświadczeń chcielibyśmy w banku kontynuować taką przygodę z pracą zdalną nawet po zakończeniu epidemii. Natomiast raczej w formule hybrydowej. Z różnych badań, które żeśmy robili i ankiet wśród pracowników, no jednak najbardziej pracownikom brakuje towarzystwa innych współpracowników. I to jest powszechne w całym banku, w naszym obszarze, no w każdym jednym obszarze jest to albo wszyscy, albo prawie wszyscy jako powód potrzeby pracy w biurze wskazali kontakt ze współpracownikami. Także myślę, że docelowym wariantem jest jakiś wariant hybrydowy, 2 na 3 dni. I takie decyzje również zostały podjęte w kontekście nowej lokalizacji banku i tam już przewidziano to w ramach nowej siedziby, że nie będzie miejsc, że miejsca zakładają pracę hybrydową. Także tyle z mojej strony na chwilę obecną. Bardzo dziękuję. Panie? No tak podsumowując, no tak jak tutaj na końcu jeszcze pan Jarosław dodał, technologia była jakimś kluczem, tak, do przeorganizowania pracy. Modele takie całkowicie zdalne pojawiły się tutaj, no powiedzmy, w mniejszości. Raczej dominuje model taki hybrydowy. No a z drugiej strony, no z tego co usłyszałem, raczej nie było potrzeby takiego nagłego wdrażania jakichś nowych technologii, raczej wszystko odbywało się ewolucyjnie z zastosowaniem jakichś technologii, które wcześniej wykorzystywaliście, znaliście. Czy mamy już panią Bożenę? Mamy, dobrze. Teraz w drugiej części chciałem się skupić na tym, jak wygląda relacja na zewnątrz naszych organizacji, no bo przecież biura maklerskie obsługują swoich klientów, współpracują z kontrahentami. No też wiemy, że rzeczywistość jest taka, że już od wielu, wielu lat domy maklerskie oferują swoim klientom możliwość korzystania z usług maklerskich bez potrzeby fizycznej obecności w biurze maklerskim. Czy nowe technologie w sytuacji wymuszonej izolacji społecznej dają możliwość wypełniania lepiej naszych zobowiązań wobec klientów i kontrahentów? Tu się trochę odwołam do tego, co Mirek mówił na swojej prezentacji. W tym roku skokowo zwiększyło się zainteresowanie giełdą. Pojawiło się sporo nowych inwestorów, no nawet bardzo dużo nowych inwestorów z tego, co zrozumiałem. To przełożyło się na wzrost operacji, na wzrost obciążenia systemów informatycznych. Czy dobrym kierunkiem z Państwa punktu widzenia jest wykorzystywanie środowisk cloudowych do rozwoju systemów informatycznych, co na przykład pozwoli na przeniesienie pewnych ryzyk i kosztów na właściciela chmury? A może zechcecie się Państwo podzielić, pochwalić jakimiś innymi, nowymi, ciekawymi rozwiązaniami, które musieliście zastosować i warto o nich tutaj powiedzieć jeszcze podkreślając, do rozwiązaniami, które ułatwiały oferowanie w czasie pandemii usług lub pozyskiwanie nowych klientów. Poproszę może o wypowiedź panią dyrektor Bożenę Kłopotowską. Mam nadzieję, że już trochę lepiej będzie na łączach. Oj, dalej mamy rwaną komunikację. Bo ja słyszę was. Teraz lepiej, ja też słyszę. Nowe podejścia. Prawda jest taka, że z niektórymi żeśmy już wcześniej pracowali. O tym z nich Grzegorz w kontekście wirtualnego POK-u, który zastosowaliśmy, czyli rozrzucenia po pracownikach rozmów z klientami po to, żeby właśnie patrząc na to, że widzimy dużo większe ruch i potrzebę klientów rozmawiania z ludźmi, żeby
gospodarowe zasoby, które mieliśmy do swojej dyspozycji, również w kontekście tej pracy zdalnej. Tak? Drugim na pewno bardzo dużym projektem, który został wdrożony, zupełnie innowacyjnym na rynku, był projekt zastosowania po pierwsze chyba na taką skalę dla klienta detalicznego, który bank udostępnił klientom banku i podpisywania umów i zawierania możliwości otwarcia rachunku i podpisywania umów podpisem kwalifikowanym. Totalnie innowacyjny, którego żadne produkty nie stosuje. No oczywiście jakby w kontekście też to, co mówił Grzegorz, tak bardziej instytucjonalnych, że był zakaz spotkań i, no, tak, i bezpośrednich, tak, no szeroko zastosowanie różnych aplikacji i czy Teamsów, czy Webexów, czy jeszcze innych, w zależności od tego, jaki miał klient w kontekście organizowania wideokonferencji z klientami. I tak na przykład cały research, tak, cała oferta Allegro u nas, czy inne tematy, które w czasie w zakresie instytucji powstały, były w ten sposób wprowadzone. Także w tym kontekście na pewno wiele się zadziało, tak, co jakby przyniesie efekty również na przyszłość, na sytuację, w której nie będziemy tak jak dzisiaj związani z pandemią. Jeżeli chodzi o same rozwiązania w chmurze, to powiem tak, na pewno jest to wielka przyszłość i temat, który będzie dopiero ogarniany, tak, no bo powstanie już wiele wątpliwości, które związane są z chmurą. Po pierwsze, jak mówiłeś, nawet w kontekście odpowiedzialności, pamiętajmy, że dzisiejsze przepisy są tak ustosunkowane, że odpowiedzialność nadal leży po stronie biura maklerskiego. W tych małach, które przesłał chmury, nadal są wątpliwości i to duże, takie związane z naszą działalnością, dostępem do tajemnicy zawodowej, które w tym materiale nie zostały rozwiane. Także jest wiele tematów i zagadnień w kontekście udostępniania naszych systemów w chmurze i tego, co tam można byłoby robić, które nadal wymagają doprecyzowania z regulatorem. I myślę, że cały temat w ogóle pracy zdalnej, jeżeli chodzi o biura maklerskie, o firmy inwestycyjne, będzie wymagał pewnych zmian regulacji i dostosowania, bo nie oczarujmy się, dzisiejsze regulacje w żaden sposób nie są dostosowane do tego, co nas spotkało i do tego, w jaki sposób w przyszłości mogliśmy pracować. To chyba tyle o komentarza. Panie dyrektorze, zwracam się do Jarosława Jabłońskiego. Czy środowisko chmurowe może być szansą do rozwoju technologicznego biura maklerskiego? Jaka jest pana oczywiście opinia? No oczywiście, to co już pani dyrektor powiedziała wcześniej, to jest jak najbardziej, pod tym się podpisuje. To jest oczywiście przyszłość. Instytucje finansowe dzięki temu, że pojawiły się pewne ścieżki, już zaczynają analizować. Na pewno w banku jest prowadzony projekt cloudowy. Natomiast jeszcze w tej Wiśle musi trochę wody upłynąć, zanim dojdziemy do sytuacji, gdzie od strony nawet regulacyjnej będziemy w stanie takie środowiska i takie rozwiązania implementować, ale dzieją się już prace po stronie banku w tym temacie. No nawet w lipcu bodajże było zorganizowane forum architektury, gdzie zaprosiliśmy praktyków, którzy w tym cloudzie już funkcjonują od jakiegoś czasu, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, więc to jest temat, który jest na pewno przyszłością, ale to nie jest też, to jest bardziej proces niż jednorazowy projekt i to raczej w kontekście firm inwestycyjnych długoterminowy. Mhm. Także tak postrzegamy cloud. Myślę, że to, co bank wypracuje, będzie częściowo, przynajmniej w warstwie technologicznej, łatwiejsze do zastosowania w naszej kwestii, natomiast nie zmienia to faktu, że porządek prawny jest jaki jest i jeżeli takie rozwiązania mają być akceptowane, to muszą być przez regulatora akceptowane.
Także dziękuję. Ja tu zanim przekażę jeszcze głos do pozostałych panów z domów maklerskich, to chciałem poprosić Mirka Domżalskiego o wypowiedź. Czy albo może inaczej, w jaki sposób my możemy zachęcić do środowisk chmurowych? Jakie są nasze doświadczenia? Tak, dziękuję za głos. Patrząc się na tą sytuację i to, co powiedziała pani Bożena, pan Jarek w kontekście możliwości wykorzystania chmury środowisk chmurowych do tego, aby posadowić systemy na tych środowiskach, systemy maklerskie. Faktycznie obecne przepisy i Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego i RODO nie sprzyjają nam w 100% tak, jakbyśmy chcieli, aby te środowiska z pełną odpowiedzialnością stawiać i móc z nich korzystać, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję, czyli o udostępnienie również tych systemów za pomocą tych środowisk dla klienta końcowego. Natomiast moim zdaniem komunikat z 23 stycznia, o którym mówiłem podczas prezentacji Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego, jest takim być może nawet krokiem siedmiomilowym w stosunku do tych przepisów, które obowiązywały wcześniej. Daje możliwość, stawia pewne ograniczenia, stawia oczywiście warunki, które są trudne do spełnienia, ale daje możliwość wykorzystywania środowisk na przykład testowych. To jest moim zdaniem niezwykle ważne, dlatego że aby móc skorzystać ze środowisk chmurowych, trzeba tak naprawdę się ich nauczyć. To, co powiedział pan Jarek, jest to tak naprawdę proces, nie projekt. U nas w naszym pionie, pionie rynku kapitałowego, powołaliśmy ponad 2 lata temu zespół DevOpsowy, który eksploruje te środowiska. W tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy posadowione tam środowiska demo, które możemy udostępnić użytkownikom w dowolnym miejscu na świecie. Naprawdę super rozwiązanie. Wykorzystujemy je do prowadzenia analizy, żeby nie jeździć z jakimiś systemami, nie przygotowywać specjalnych środowisk do tego, żeby można było prezentować i na podstawie tego przeprowadzać analizę. Mało tego, postawiliśmy w tej chwili w środowisku chmurowym, chmury publicznej, dodam, nasze środowiska testów automatycznych, gdzie wykorzystujemy tą technologię, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Przygotowujemy następne elementy, które będą mogły być wykorzystane w chmurze i naprawdę moim zdaniem biura powinny czym prędzej postarać się o budowę takich środowisk, nawet jeżeli chodzi o środowiska testowe. Dlatego, że problemem tak naprawdę nie będzie technologia, ale problemem będzie tak naprawdę zasób wiedzy po stronie ludzi, którzy będą musieli je obsłużyć. Przypomnę tylko, że komunikat UKNF-u mówi o tym również, że i pewnie to się nie zmieni, że aby biuro mogło korzystać, czy też instytucja finansowa mogła korzystać z dobrodziejstw chmury obliczeniowej, musi po swojej stronie posiadać w pełni wykształcony i z potwierdzonymi certyfikatami personel, który będzie wiedział, co się w tej chmurze dzieje, pomimo że ten personel, że tak powiem, nie będzie wendorem tej chmury, tak? Wendorem będzie prawdopodobnie firma zewnętrzna, ale musi wiedzieć dokładnie, co się tam dzieje, w jaki sposób te procesy zachodzą, jak są realizowane, po to, aby zapewnić oczywiście odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to naprawdę jest przyszłość i to wcale nie taka odległa. Będziemy musieli się na tym skupić i doprowadzić do tego, aby również nasze systemy, nad czym w tej chwili bardzo pracujemy, móc udostępnić w środowiskach chmurowych dla naszych klientów, dla państwa i aby to działało sprawnie i bezpiecznie przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź, Mirku. Chciałbym jeszcze zwrócić się do pana Piotra, dyrektora biura IT Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Jaka jest pana opinia na temat zastosowania środowisk chmurowych w domu maklerskim? Panie Piotrze.
moim zdaniem, znaczy ja się w zupełności z przedmówcą zgadzam, tak? Pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, to na pewno przenieść środowiska testowe, środowiska laboratoryjne. Bardzo znacznie obniża to koszt testów, instalacji. Nie musimy utrzymywać infrastruktury pod tego typu rozwiązania, no co pozwoli po pierwsze się uczyć, tak? Uczyć, kształtować, zbierać tą wiedzę w naszych zespołach. No a w przyszłości myślę, że tak będzie po prostu wyglądało IT, tak, że te usługi wcześniej czy później do chmury przejdą i taki model, nawet więcej, no taki po prostu model software as a service pojawi się po prostu powszechnie, bo to, co zawsze podkreślam, próg wejścia w jakąś nową technologię jest dużo niższy w przypadku wykorzystania chmury, tak? Nie musimy stawiać całego środowiska sieciowego, serwerowego. Możemy po prostu oprogramowanie wziąć, przetestować, robić to wiele razy. Także uważam, że jest to przyszłość. No, przepisy wiadomo jeszcze nie nadążają nie nadążają za tym postępem, no ale już ten komunikat ze stycznia KNF-u no, daje pewne zielone światło. No i uważam, że wcześniej czy później te rozwiązania będą na tyle powszechne i na tyle uznane za bezpieczne, bo to jest tak naprawdę moim zdaniem jakby inny sposób sprzedania tego samego sprzętu, tak? Bo poziom outsourcingu technologicznego, który mamy w bankach w Polsce i w biurach, już jest tak, na tyle duży, że dostęp do tego naszego sprzętu i oprogramowania ma coraz więcej ludzi z zewnątrz, niekoniecznie pracowników, którzy jakby wspomagają nasze wszystkie procesy technologiczne. Więc pod kątem regulacyjnym moim zdaniem tak niewiele to się różni od tego, że postawimy ten serwer w jakimś innym data center, w którym on będzie udostępniony w modelu chmurowym. Tak? I to moim zdaniem jest bardzo bliska przyszłość, tak? Że produkty maklerskie będą w środowiskach chmurowych dostępne. No mam nadzieję, że giełda papierów wartościowych, teraz pracując nad swoim nowym systemem giełdowym, też jakby weźmie to pod uwagę i co może dać też możliwość takiego rozwoju rynku pod kątem wejścia mniejszych graczy na rynek, nie tylko dużych instytucji finansowych, które są powiązane z bankiem, ale mniejszych graczy, którzy będą w stanie wykorzystać tą technologię i stworzyć na bazie tego pełni funkcjonalny, powiedzmy, dom maklerski, może w mniejszej skali, ale obsługujący na przykład swoją grupę klientów. No jak wiadomo, no, konkurencja dobrą rzeczą na rynku jest. Dziękuję za opinię. No i teraz pan Leszek Klisz. Czy środowisko cloudowe no, jest rozpatrywane jako szansa rozwoju, jeżeli chodzi o dom maklerski BDM? Myśmy już w ubiegłym roku, bodajże w październiku, podjęli rozmowy z jednym z lokalnych tutaj dostawców chmury obliczeniowej. Mhm. I chciałem zwrócić uwagę na to, że nawet ci dostawcy mają problem z regulacjami KNF-u. To znaczy myśmy musieliśmy ich uczyć, jakie, że tak powiem, wymagania muszą spełnić, musieliby teoretycznie spełnić, żeby taką chmurę nam udostępnić. Trwało to dość długo, trwało to właściwie aż do stycznia, kiedy pojawił się słynny już komunikat u KNF-u i wtedy no, pewne, że tak powiem, prace zaczęły nam się klarować. Coś można było wreszcie na bazie tego komunikatu zacząć tworzyć. Natomiast no, wybucha pandemia i szczerze mówiąc zupełnie inne tematy zaczęły nas zajmować i jakby te rozmowy zostały wtedy trochę zawieszone, choć może nie powinny być zawieszone, no ale tak się stało. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że jasne, przeniesienie środowisk testowych, laboratoryjnych, ja się jak najbardziej zgadzam, pozyskanie tej wiedzy jest bardzo cenne,
Natomiast ten proces, no bo to jest proces, on powinien jakby zakończyć się przeniesieniem całości środowiska produkcyjnego, testowego do chmury. Takie działanie pół na pół jest ekonomicznie zupełnie nieuzasadnione. No, nie czarujmy się, te środowiska cloudowe nie są za darmo. Tak? No i tyle chciałem tylko w kwestii moich przemyśleń. Dziękuję. Ja może podsumuję, bo przypomniało mi się, pamiętam, że myśmy 3 czy 4 lata temu na którymś z forum promakowym też rozmawiali na temat chmury. I tak jak tutaj przygotowywałem się do spotkania, to tak się zastanawiałem, czy jest jakiś postęp od tamtego czasu. No bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, no, że środowisko chmurowe to jest jakiś zestaw fajnych zalet. Jest to jakieś atrakcyjne rozwiązanie. Cały świat w tym kierunku zmierza, stosując już to rozwiązanie. No dalej barierą jest regulacja. Tak? Są to dalej jakieś takie warunki, które nie za bardzo zachęcają instytucje finansowe, żeby korzystać z chmury, ale usłyszałem tutaj, może pan Leszek troszkę mnie wyprowadził z takiej konkluzji. Pomyślałem, że przynajmniej jest plan, jak to środowisko, jak do tego środowiska docierać. No tutaj słyszę, zróbmy to stopniowo, etapowo. Może najpierw użyjmy tego do środowiska testowego, do jakichś środowisk laboratoryjnych, a na końcu przejdźmy na środowisko rzeczywiste. Myślałem, że to będzie jakieś takie podsumowanie, że jest jakiś progres. No ale tutaj pan Leszek troszkę zanegował. Nie neguję tego absolutnie, tylko mówię, że ten proces musi mieć swój koniec. On nie może trwać w nieskończoność. On po prostu musi mieć swoją mapę drogową określoną. Musimy się na te koszty gdzieś tam zgodzić, że to będzie kosztowało tyle, a tyle i wtedy trzeba to wszystko przenieść. Nie możemy sobie tak działać w takim hybrydowym, że tak powiem, modelu, bo to jest no, najgorsze, wydaje mi się, z rozwiązań pod względem ekonomicznym. No dobrze. Jeszcze może, jeżeli bym mógł chwilę, to podsumuję tutaj. Słucham. Też wypowiedź i pana Leszka, i pana Piotra, bo Słuchamy. Troszeczkę są w takiej sprzeczności. Ale moim zdaniem podczas swojej prezentacji też powiedziałem o takim rozwiązaniu, które było tematem ASECO Banking Forum 2020, gdzie została zaprezentowana możliwość zbudowania banku cyfrowego w 6 dni. Tak, to po prostu no, daje to troszeczkę do myślenia, rozwiązania oparte o oczywiście chmurę obliczeniową, usługi, które dają w pełni możliwość uruchomienia działalności bankowej, cyfrowej oczywiście, tak, zdalnej. I to, czy to nie jest też dobry kierunek, w którym powinniśmy podążać w przypadku działalności maklerskiej? W tej chwili ASECO też dysponuje taką nową platformą, BoxX, to się nazywa Box, która, ta platforma oferuje produkty finansowe. Ona skupiona w tej chwili jest właśnie na działalności bankowej, ale być może takim dobrym kierunkiem byłoby właśnie otworzenie takich usług finansowych w zakresie działalności maklerskiej. Może w tym kierunku, może troszeczkę zmienić trzeba było podejście, nie przenosić tego dokładnie, co mamy i kopiować tego dokładnie tak, jak mamy na środowiska chmurowe, tylko poszukać rozwiązań, które będą bardziej efektywne, mniej zasobożerne, mniej kosztowne, a jednocześnie w dużo prostszy sposób pozwalały do tego, aby można podłączać pod to też inne rozwiązania, które mogłyby współpracować, inne funkcjonalności, które można byłoby dostarczać przy pomocy takiej platformy, która byłaby jakąś podstawą i była posadowiona w środowisku chmurowym. To, żeby zrobić wszystko naraz, taki Big Bang, to jest odważne posunięcie i wymagałoby naprawdę, moim zdaniem, procesu, który wymagałby dosyć dobrego przygotowania instytucji finansowej do tego, żeby można było tak przejść. Podejście takie krokowe,
etapowe, czyli najpierw środowiska testowe, nabieramy doświadczenia, nie mamy ryzyka przede wszystkim, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji, a później dopiero po tym nabraniu doświadczenia, po uświadomieniu sobie, ile jest problemów po drodze, a mówię to z doświadczenia, bo pracując 2 lata nad tymi środowiskami chmurowymi, naprawdę napotykaliśmy się na czasami wydawałoby się banalne sprawy, natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa technologii były bardzo istotne, a w środowiskach instytucji finansowych tym bardziej, więc naprawdę jeżeli już, to zachęcałbym do takiego właśnie działania ewolucyjnego. Nie od razu wszystko na raz, tylko niestety ten koszt na początku trzeba będzie ponieść, żeby się też nauczyć. Ale do odważnych świat należy. Możemy próbować w różny sposób. Dziękuję. Mirku, ja nie mówiłem, że to ma trwać Big Bang, tak? Ale powiedzmy okres 2 lat, no to powinien być określony. Tak? Czyli ja bym jednak dostrzegał pewien progres, jeżeli chodzi o przepraszam nasze bardzo, wejście. Nie rozumieliśmy Pani Bożeny. Coś Pani Bożena powiedziała. Chciałam coś powiedzieć, mogę? Tak, prosimy. Chciałam powiedzieć, że no, nie jest tajemnicą, że u nas bank pracuje nad chmurą, tak, i że jakby jest mocno zaawansowany w tym temacie, tak, chmury. Ten i ma jakby swoje doświadczenia w kontekście już przenoszenia pewnych rzeczy na chmurę, ale chciałam powiedzieć, że to nie rzecz, która się oczywiście tak zadzieje, bo im bardziej większa instytucja, tym bardziej skomplikowany. Pewnie prościej jest zbudować mały bank od razu w chmurze niż dużą instytucję, skomplikowaną instytucję, która ma skomplikowaną budowę architektury swojej informatycznej, przenieść do chmury. Tak? I stąd te problemy, o których tu mówił kolega. Chmura nie jest mieszkanie, tak? I ten cały proces przeniesienia do chmury to nie jest coś, tylko ma swoje koszty. Także a instytucja finansowa przejść do chmury musi mieć pewność, że jest to bardzo bezpieczne i pierwsza rzecz, która u nas na przykład zawsze w jakimkolwiek temacie i projekcie jest analizowana, to jest oczywiście bezpieczeństwo. Także w tym zakresie pewnie w bankowości jest znacznie prościej. Pewnie jest tak, że jest to kwestia postrzegania też trochę chmury i przekonania wszystkich klientów i w ogóle całego rynku do tego, że ta chmura jest bardzo bezpieczna i wymaga to niestety na pewnej świadomości wszystkich udowadniania i pokazywania, że tak jest. No i słuchajcie, no nie jest to proces, który od tak się zadzieje. Tak? Znacznie prościej na pewno byłoby zbudować mały bank w chmurze niż przenieść duży bank od razu do chmury. Z różnych względów, również chociażby kosztowych. Ja również, jeżeli mogę pozwolić sobie na komentarz, bo ten temat cloudowy widać, że dominuje, powoli nam ten nasz panel, ale dopowiem, że oczywiście już nawet te rozwiązania, które w naszym obszarze inwestycji czy brokerage robimy, są już dewelopowane pod kątem technologii, które da się na tą chmurę przenieść, więc jakby to już trzeba zacząć wcześniej, no i na pewno to, co jest pewnym uzyskiem i o czym można już teraz myśleć, abstrahując troszkę nawet od tych tematów regulacyjnych, które nas trochę wiążą, to jest oczywiście no, system w chmurze taki, jaki jest as is on premise w data center, no nie zawsze przyniesie oczekiwane efekty, jeżeli będzie wprost przeniesiony, więc jest ileś kroków poprzedzających typu odpowiednia architektura, która będzie nadawała się do posadowienia na tejże chmurze, czy automatyzacja, która również jest też wyzwaniem. I to są takie obszary, które już można i w swoich rozwiązaniach, i wspólnie w systemach chociażby naszego gospodarza implementować, usprawniać i przygotowywać się również do tego procesu. Więc oczywiście no teraz chmura się dzieje chyba w każdym na pewno dużym banku. Te regulacje otworzyły tam furtkę w jakimś zakresie i z pewnością jest to obszar zainteresowania i nasza przyszłość.
Natomiast nie można zapominać oczywiście o jakichś krytycznych czynnikach sukcesu, no bo padło ze strony chyba Leszka, że kompetencje, oczywiście trzeba mieć kompetencje, one są trudne do zdobycia, nie ma zbyt wielu specjalistów w Polsce nadal chmurowych. Sam cloud nam oczywiście wszystkich problemów nie rozwiąże, ale da to, co mi też się spodobało na tym forum, co usłyszałem od jednego z prelegentów, że cloud skraca nam dystans technologiczny do świata, czyli to fakt, jak ktoś już w tej chmurze będzie, no to nowe rozwiązanie, które w tej chmurze jest dostępne praktycznie natychmiast dla wszystkich z całego świata, którzy na tej chmurze są. To tylko tyle jeszcze komentarza z mojej strony. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. To się zrobiła nam z tego fajna dyskusja. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni, no, że trzeba patrzeć do przodu i chmura to jest jakiś najbliższy etap, który nas czeka. No, są te problemy z regulatorami, czy z jakimiś regulacjami, które nas nie zadowalają jeszcze jako użytkowników chmury, zwłaszcza instytucje finansowe, ale już, że tak powiem, kiełkują plany działania, jeżeli chodzi o przybliżanie się do chmury. Mam jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć troszkę, wracając do pierwszej części spotkania. Chodzi o zmiany w modelu współpracy wewnątrz rozproszonych zespołów. Chciałem tutaj postawić taką tezę. Zaufanie to czynnik, który odgrywa kluczową rolę umożliwiającą funkcjonowanie organizacji w modelu zdalnej pracy rozproszonego zespołu. Czy to prawda? Bo zbyt wysoki poziom kontroli na przykład trzeba by kompensować zbyt niski poziom, może przepraszam, zaufania wymagałby kompensowania go większą kontrolą, czyli większymi kosztami. Z kolei no, praca w takim układzie zwiększonej kontroli no, nie jest komfortowa dla zwykłego pracownika, dla osób wykonujących zadania w naszej firmie i może dawać odwrotny efekt, dawać słabsze efekty. Jak Państwo w kontekście zaufania, aby przyspieszyć procesy biznesowe w organizacji, podchodzą w obecnej sytuacji do zarządzania zespołem, rozliczania zobowiązków, oceny efektywności, no a nawet takiego zwykłego motywowania pracowników w tej takiej naszej obecnej sytuacji pracy z zespołem rozproszonym? Poproszę o wypowiedź pana Piotra Dymczuka. No ja mam to szczęście, że nasz zespół jest takim bardzo doświadczonym zespołem i praktycznie samokontrolującym się, więc tutaj wiele się nie zmieniło w stosunku do tego, co było, kiedy pracowaliśmy razem. Nie, jest okej. Wiadomo, że fajnie przyjść do biura i spotkać się z koleżankami, z kolegami i pracować razem. Ta komunikacja na pewno jest wtedy lepsza, ale powiem szczerze, że po takiej chwili takiego zatrzymania, które trwało kilka dni dosłownie, zaczęliśmy po prostu inaczej troszkę pracować i jakby efekt pracy jest taki sam. Nie ma z tym problemu. Te godziny pracy, znaczy te godziny, które zyskaliśmy na przykład na dojazd do biura i tak dalej, można efektywnie wykorzystać. I no uważam, że ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem takiej pracy zdalnej, szczególnie w IT, szczególnie w deweloperce. Tutaj uważam, że to wyjdzie ogólnie całemu rynkowi na dobre, bo bardzo poszerza się grono ludzi, których możemy do pracy przyjąć, tak? Szczególnie, że my jakby jesteśmy biurami, znaczy instytucjami, które są posadowione powiedzmy w Warszawie, tak? W większości przypadków lub w większych miastach. Ściągnięcie ludzi do pracy tutaj no, wiąże się z tym, że trzeba, no ci ludzie muszą tutaj jakoś żyć, zacząć funkcjonować, co wiadomo, że nie jest w Warszawie dosyć łatwe. A na chwilę obecną możemy prowadzić praktycznie rekrutację, już nie mówię, że w Polsce, ale na całym świecie. I jest to z korzyścią dla obydwu stron, tak? I dla jakby pracodawcy jako biura maklerskiego i dla takiego pracownika, który może w pełni korzystać z technologii, która jest dostępna, pracować zdalnie
i nie pojawiać się tak naprawdę w biurze. Jest stuprocentowym wydajnym pracownikiem, tak? I to myślę, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść, przynajmniej w naszej branży, gdzie praktycznie wszystko da się zrobić zdalnie i za pomocą systemów informatycznych. Mhm. Rozumiem. Magdo, a jaka jest twoja opinia jako specjalistki od strategii personalnych? Czy zaufanie to ważny czynnik? Jak ten czynnik wpływa na efektywność naszej pracy, no, procesów biznesowych, które firma realizuje? Zaufanie jest mega ważne i choćby zaczynając od samego zaufania do siebie, że ja jestem w stanie pracować efektywnie w tych trudnych warunkach, w tej sytuacji emocjonalnej. My też jako firma zaczęliśmy właśnie od osób, które wydają się dla nas taką dźwignią, a my się od menedżerów. Przygotowaliśmy dla nich podręcznik, jak zarządzać zespołami w pracy zdalnej, bo mogliśmy też w pierwszej kolejności im odnaleźć się w tej sytuacji, a później przystąpiliśmy do działań skierowanych do ogółu pracowników. One wszystkie były bardzo dobrowolne i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. My mamy trochę inną sytuację niż przedmówca mówił. Mamy pracowników na różnym poziomie wiedzy, doświadczenia. Też staramy się bardzo dużo działań kierować do młodych pracowników. Przez wakacje organizowaliśmy program stażowy, który całkowicie odbywał się zdalnie. Było to też duże przedsięwzięcie. Jak się okazało, na rynku bardzo ważne, bo bardzo wiele firm odcięło gdzieś tą grupę właśnie niedoświadczonych młodych pracowników od dostępu do pracy. Więc tutaj też włożyliśmy bardzo dużo wysiłku, który liczymy na to, że będzie się nam zwracał, więc też nie wolno zapominać o tych innych grupach społecznych będących na rynku pracy, bo to nie tylko doświadczeni, samodzielni pracownicy w IT są. Też bardzo dużo żeśmy położyli nacisk na to, żeby dać ludziom kompetencje stricte takie technologiczne i twarde. Uczyliśmy ludzi, jak prowadzić efektywne spotkania online. Też wiele naszych pracowników nigdy wcześniej nie pracowało zdalnie. Mieliśmy regulamin pracy zdalnej, było to okazjonalnie możliwe do pracowników, ale nie mieliśmy nigdy wcześniej takiej sytuacji, że wszyscy musieli się zaadoptować do tej trudnej zmiany natychmiast, niezależnie od swoich preferencji, bo wiadomo, że nie wszyscy jesteśmy gotowi pierwsi rzucać się na nowinki technologiczne i różne zmiany, więc to też wymagało bardzo dużej elastyczności od nas i też takiego zaakceptowania braku poczucia kontroli, bo nie mieliśmy dużego wpływu na sytuację. Też staraliśmy się pomóc pracownikom przez uelastycznienie sposobu pracy. Mamy wielu pracowników, którzy mają rodziny z dziećmi. W pewnym momencie, gdy placówki oświatowo-opiekuńcze były zamknięte, też organizowaliśmy dużo aktywności takich zdalnych dla dzieci, chociażby język angielski online, jakieś muzyczne zajęcia, tak żeby też rodzice małych dzieci mogli nadal pracować i świadczyć swoją pracę. Szczególnie, że oni sami deklarowali, że nie chcą brać opieki na dzieci, chcą pracować nadal. To też wiązało się z lękiem o ich taką zawodową przyszłość, więc też staraliśmy się te wszystkie sygnały płynące od pracowników zbierać i reagować na nie. Jednym z takich działań były chociażby webinary z psychologiem, które były dostępne dla pracowników, gdzie można było posłuchać o różnych mechanizmach, jak one funkcjonują, też zrozumieć bardziej siebie i swoje emocje, co też spotkało się z bardzo dużym pozytywnym oddźwiękiem od pracowników, że to były bardzo trafione działania i bardzo, bardzo potrzebne na tę chwilę. Teraz też obserwujemy, że taką grupą, która jest do zaopiekowania się w dłuższym okresie, to też są nasi pracownicy, którzy są bez rodzin. Często dla nich sytuacja pracy zawodowej była tą największą możliwością kontaktów społecznych i bardzo często nasi introwertyczni informatycy nie mieli zbyt dużo znajomych takich poza pracą, więc pozbawiając ich możliwości przychodzenia do pracy, zabraliśmy im tak naprawdę całe środowisko społeczne, w którym funkcjonowali, więc też po pewnym czasie wprowadziliśmy od takiego całkowitego odcięcia, gdzie wszyscy praktycznie przyszliśmy zaraz na początku w marcu w pracę zdalną, dużo większą część pracy hybrydowej i dobrowolność, i tutaj oddaliśmy też pracownikom takie poczucie kontroli na
współodpowiedzialnie ze swoim szefem o możliwości powrotu do biura. Oczywiście z zapewnieniem wszystkich wymogów sanitarnych, ale też okazało się, że były takie osoby, które potrzebowały dla swojego poczucia bezpieczeństwa mieć dostęp i możliwość przyjścia, mimo że faktycznie później z tego nie korzystali, czyli nie przychodzili fizycznie do pracy. Są też osoby, które chodzą bardzo regularnie do biura, bo w ten sposób uważają, że im łatwiej się pracuje. Więc tutaj musimy bardzo elastycznie do wszystkiego podchodzić i ufać, że każdy jest w stanie decydować za siebie i znaleźć rozwiązanie, które jest odpowiednie dla niego, jego sytuacji życiowej i też dbając o swoje zdrowie właśnie też emocjonalne i psychiczne. Dziękuję. O, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo ciekawy ogląd sytuacji, która robi nam się w sytuacji, kiedy mamy reorganizację pracy w naszych zespołach i praca zdalna jest tą dominującą formą współpracy. To nawet nie miałem pojęcia, że takie różne aspekty tutaj należało wziąć pod uwagę. Pomału nam się kończy czas na nasz panel. Ja bym może jeszcze zadał to nasze ostatnie pytanie ostatniej z osób. Nie wiem, kto z Państwa byłby chętny na odpowiedź. Powtórzę, czy zmienił się sposób zarządzania zespołem, motywowanie pracowników? Poprosiłbym może jeszcze któryś z Państwa, kto jeszcze nie zabrał głosu przy tym ostatnim pytaniu. Byłby ktoś chętny? Pani Bożeno? Może sposób sam zarządzania zespołem się nie zmienił, tak? Bo tutaj mamy głównie osoby, powiem szczerze, bo pochodzimy z IT. I o ile w IT rzeczywiście praca zdalna była już bardzo spowszechniona, być może nie w samych biurach maklerskich, ale na pewno jakby popatrzeć na całość, to był normalny standard, który już funkcjonował, no to w pozostałych, nie oszukujmy się, komórkach biura maklerskiego nie było pracy zdalnej. Tak? W IT jest to w zasadzie normalne i można sobie wyobrazić rzeczywiście, że tak było. Prosta zasada. W biurach maklerskich odbywają się często, zresztą różne obejty systemów, tak? Te są wykonywane w weekendy, jest to w większości było już wtedy robione z pół, było robione zdalnie. Tak? Więc jakby pewien standard, może nie tyle samej zdalnej jak teraz, ale już funkcjonował. Natomiast pozostałe zespoły nie pracowały zdalnie, więc sposób zarządzania zespołami tymi w tym kontekście oczywiście się zmienił. Natomiast tak, no powiem szczerze, tak jest trochę trudniejszy w sensie komunikacji. Generalnie to z mojego punktu widzenia, mając pod sobą różne komórki ewidencji, finansów, IT i office'u, to nie widzę jakiejś tam specjalnej różnicy, dlatego że też prawda jest taka, że nasza praca zawsze opierała się na zaufaniu do ludzi, do menadżerów, którzy kierowali poszczególnymi zespołami, poszczególnymi i nadal tak po prostu się opierali. My mamy za tych ludzi i oczywiście w jakimś kątem, gdyby tego zaufania nie było, to nie bylibyśmy w stanie po prostu pracować również bez pracy zdalnej, tak? Jak zawsze podkreślam, różnimy się od bankowców w tym, że my podejmujemy decyzje i u nas się toczą rzeczy w ułamkach sekund. W banku, czy przejdzie za 10 minut, nie ma to większego znaczenia. Więc jakby sposób i w ogóle funkcjonowania na ogół jednak biura maklerskiego, tak? Wymuszał takie podejście, tak? Więc być może komunikacyjnie jest nierównywalnie trudniej, szczególnie w jakichś trudnych projektach, bo nie oszukujmy się, do tej pory wiem szczerze, tak, była sytuacja awaryjna, poszłam do kogoś i jak miałam telefon, to powiedziałam, tak, że i można było szybko zainterweniować. Teraz tak się nie da po prostu, tak? Jeżeli ktoś jest na pracy zdalnej i ma zajętą linię, to mogę wysłać mu maila, że proszę o pilny kontakt. Tak? Więc no, są jakieś uwarunkowania, do których trzeba będzie się gdzieś tak patrząc w szerokiej perspektywie tego, że pewnie jakieś będzie pracowanie,
wartościach. Natomiast praca, słuchajcie, no, ma już różne znaczenia w zależności od tego, czy rozmawiamy o kontekście back-office'u, back-office'u, czyli de facto tej sprzedaży tak naprawdę, tak? Bo tam jest bezpośrednio klienta. Przez inne kanały komunikacji, ale jednak jest, tak? I dzisiaj już pewne standardy, były też pewne standardy. Jak w tym zakresie znam wiele osób, mam kolegę, który odpowiada za detali, który nie jest szczęśliwy z powodu pracy zdalnej, bo opiera się to też na innej relacji, tak? Relacji takiej, że pracownik może wykorzystywać też pracę. Tak? Pani Bożeno, mamy znowu kłopoty z łącznością. Trochę nam się rwie pani wypowiedź. No, nie słychać mnie? O, teraz słychać trochę mnie? Lepiej, ale wcześniej niewiele zrozumieliśmy, tak, bo strasznie nam internetu. Nie chciałam powiedzieć, że jak z punktu widzenia menedżerskiego jakby oczywiście wielkiej różnicy nie ma, natomiast po drugiej stronie też musi wiedzieć, czy wykorzystywać pracy zdalnej, tak? Czyli że to jest unormowane w jaki sposób i kiedy on pracuje na tej pracy zdalnej, a nie na takiej zasadzie, że nie wiem, dzwoni do przełożonego, bo on ma dzisiaj coś do załatwienia na przykład i on chce dzisiaj zostać na pracy zdalnej. Tak? Myślę, że pewne standardy po prostu dodatkowo na to nałożył się, nie oszukujmy się, kryzys taki związany, co się dzieje na zewnątrz, który działa nas wszystkich i naszych pracowników. I też naszym zadaniem głównie w kontekście tego, jak to rozdzielamy, jest po prostu chronić naszych pracowników, chronić działalność firmy po to, żeby zapewnić ciągłość działania na cały ten okres. Tak? I z punktu widzenia menedżerskiego to dla nas jest też najważniejsze. Tak? Rozumiem. Dzięki. Spróbuję to podsumować, już całość naszego panelu. Czyli tak, z jednej strony technologia, z drugiej strony relacje takie interpersonalne wewnątrz zespołu. No i tutaj już wielokrotnie chyba żeśmy sobie udowadniali, że no, technologia była kluczowa, żeby dokonać jakiejś reorganizacji wymaganej w tych czasach obecnych, które wymagają zachowania dystansu społecznego. Ale no, jak widać, technologia lubi płatać psikusy. Technologia jest ważna, ale z drugiej strony no, istotniejsza chyba jeszcze jest odpowiednia organizacja, czy reorganizacja, dostosowanie naszych zespołów do tej sytuacji, jaką mamy. No i tutaj chyba pan Piotr na to też zwrócił uwagę zaraz na początku tego swojej ostatniej wypowiedzi, że umiejętności personalne naszych zespołów też bazujemy w dużej części na tym, że my pracujemy w tych naszych zespołach już dłuższy czas i taka reorganizacja nie była tutaj dla nas jakimś takim kataklizmem, bo znamy się na tyle dobrze, wiemy czego od siebie oczekiwać i te umiejętności personalne no i merytoryczne ludzi z naszego zespołu pomogły nam tą organizację w łatwiejszy sposób zrealizować. Ja patrzę teraz, czy się pojawiły jakieś pytania od naszych słuchaczy, bo już musimy pomału kończyć. A, tu jest takie dosyć prowokacyjne pytanie. Co było do tej pory barierą we wprowadzeniu cyfryzacji mobilności? Czy to marazm na rynku, który nie skłania instytucji do inwestowania? Nie było dla kogo tego robić? Znak zapytania. No to faktycznie, czy pandemia była takim katalizatorem zmian? Akurat tutaj powiedzmy zmian pozytywnych, ale sama pandemia niezbyt pozytywna. Kto z Państwa zechciałby odpowiedzieć na pytanie? Leszku, ty się uśmiechasz może. Ja się uśmiecham, ale nie wiem, czy mogę odpowiedzieć. U nas w biurze na pewno pandemia i ten brak kontaktu z klientem fizyczny na pewno był katalizatorem takich zmian. To już widać, myśmy naprawdę dużo zrobili w sensie pozyskania klienta, który nie musi się do nas udawać, siedzieć
podpisywać umów, rozwiązywać ankiet MiFID-owych, tak? To wszystko gdzieś tam się dzieje już w sieci, a przedtem tego nie było, tak? Jakby wydaje się, że po prostu stan wyższej konieczności spowodował, że musieliśmy takie rozwiązania wdrożyć, tak? To tak po prostu się to działo u nas. Czyli jednak pandemia. Pandemia, tak, pandemia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dodać tutaj do odpowiedzi pana Leszka Klisza? Tak, ja dodam tutaj to, co się dzieje na naszym podwórku z punktu widzenia dostawcy oprogramowania. Tak. Sytuacja taka nieciekawa, bo zostały ograniczone kontakty takie interpersonalne. Natomiast prace na przykład wdrożeniowe, o czym też mówiłem podczas swojej prezentacji, są realizowane, trwają. Praktycznie w całości musiały się przenieść do działalności online'owej. Natomiast pewne kwestie, które okazało się, że muszą być zrealizowane on-site u klienta, prace wdrożeniowe, jest tego niewiele, ale niestety takie pojawiają się, no to wtedy po prostu umawiamy się z klientem indywidualnie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w taki sposób, aby można było je zrealizować. To niewątpliwie też buduje zaufanie pomiędzy osobami, które ze sobą współpracują z różnych instytucji, u nas wewnętrznie w firmie również, które muszą się w jakiś sposób spotkać jednak, żeby pewne prace wykonać przy zachowaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, wszelkich środków ostrożności. Natomiast też buduje takie zaufanie pomiędzy instytucjami, pomiędzy nami jako dostawcą oprogramowania, pomiędzy klientem, który to oprogramowanie, u którego to oprogramowanie jest wdrażane. Spowodowało to, co wcześniej było praktycznie, można powiedzieć, w jakiś sposób negowane, niemożliwe do zrealizowania, że zostały udrażnione formy dostępu do środowisk testowych u klientów, oczywiście zanonimizowanych. To też pokazuje, że sytuacja, która na nas wymusiła takie działania, żeby można było kontrakty realizować sprawnie i efektywnie, po prostu godzimy się na pewnego rodzaju działania, które wcześniej w zasadzie były takim tabu, były zakazane, można powiedzieć wręcz. Tak, wszelkie służby bezpieczeństwa mówiły nie. Natomiast teraz takie furtki się otwierają. Oczywiście przy odpowiednim, tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślam, zabezpieczeniu i zarówno od strony fizycznej i od technologicznej, aby te kontakty mogły być realizowane bezpośrednio u klienta, czy też dostępy do środowisk testowych klienta. Oczywiście środowisk też odpowiednio zanonimizowanych. Narzuciło to pewne rygory, zaostrzyło pewne kwestie od strony technologii, kontroli nad dostępami do takich środowisk, ale tak jak mówię, też buduje zaufanie, tak, pomiędzy instytucjami, jak i pracownikami, którzy te zadania realizują. Myślę, że to jest chociaż taki pozytywny aspekt tej całej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Dziękuję. Dziękuję. Musimy już kończyć, dobiegł czas naszego panelu. Ja bardzo dziękuję naszym rozmówcom za udział w rozmowie, a publiczności za uwagę. No i co, oby sprawdziło nam się może takie stare nasze przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i z tym optymistycznym życzeniem żegnam się z Państwem.